Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest Medieval Dynasty i proszę Państwa, wypadła aktualka, w związku z tym obadamy sobie ją dzisiaj. Wersja gry to 0.2.0.1, no i dobra, i oczywiście palisada jeszcze nie jest ukończona, ale to wiecie. Wiecie dlaczego? Tutaj pracownicy, słuchajcie, ogarniają len i bardzo dobrze, że ogarniają. Wychodzi na to, że wszystkie pola byśmy mieli obsiane. Natomiast tutaj zostałem poinformowany przez Martę, iż podobno mamy nowe rzeczy do zrobienia. Lighting, proszę. I co my tutaj mamy? Standing torch, ewentualnie latarnia. No o kurczę, no tak, no oczywiście, ale wełniana niść tu jest potrzebna, nieźle. Powinniśmy trochę jej mieć. A co tutaj mamy? Ła, drewniana ławka. No w końcu, proszę Państwa, prosty drewniany stołek. Wanna to już była, cel strzelniczy, tak. Mamy tutaj jakiś taki stołek drewniany. Tutaj mamy stół, również drewniany. A nie, czekajcie. To jest prosty drewniany stołek, a to? Obadamy, słuchajcie. Wszystko to zrobimy. I teraz trzeba wejść, słuchajcie, w technologię i zobaczyć, gdzie co można sobie wykupić. Prosty drewniany stołek, jak najbardziej, tak. Prosty płot z patyków, to ja tego nie chcę. Tutaj mamy takie coś, jak najbardziej. Czekajcie, to wykupiłem, tak. Co my tutaj mamy? Standing torch, tak, czyli pochodnia stojąca. Dalej mamy... Tutaj pyk, tutaj mamy drewnianą ławkę, jak najbardziej. No i to jest chyba wszystko, co mogłem odblokować, ale zaraz, a gdzie jest ta wisząca? Wisząca, zaraz wszędzie to się... bo się zapultałem. Wszędzie popatrzymy i odblokujemy, tak miało być. Obora, pyk, tu raczej nie, ale w rzemiośle może coś takiego być. I tutaj mamy, zobaczcie, jakieś kosze mamy, proszę bardzo. Ale jazz, łyżki mamy, pięknie. Ja się kręcę. To fajne. Od razu to odblokowuję. Co tutaj mamy? Simple small backpack. O, proszę bardzo, jakiś plecak mamy. Dobrze. Prawidłowo. Tak powinno być. To w szwalni się robi. Okej, okay, tu mamy, słuchajcie, owsianka, klejk, zupa, gulasz, zupa, no jejku matko, ale czy to oznacza, że, chwileczkę, czy ja tutaj nic nie miałem odblokowanego, czy mi to zablokowało i muszę jeszcze raz pieniądz wydawać, ojojoj. Ale nie, chwileczkę, to było, słuchajcie, wiecie co, chodźmy do tawerny, bo, a mieli nie skakać po dachach. Marta napisała, że... powinni, i to z dzieckiem, ja cię kręcę. Nie, tutaj, słuchajcie, te kobiety mają po prostu jakąś fobię. One mają jakąś fobię, ewidentnie, i to trzeba leczyć. My tu powinniśmy zatrudnić jakiegoś psychologa. Słuchajcie, zobaczmy w garnku, co my w tym momencie... Nie, no to wszystko było. Okej, okay, tutaj coś, nic nie dodane. A tu w piecu? Chlebek? No to był. Ciasto? Tak. To też. A tu coś można destylować? Nie, kurde, o wodzie zapomnieli. Ja nie rozumiem po prostu podejścia twórców. Szanowni Państwo, z Generalnej Guberni Render Cube. Weźcie pewne priorytety do serca. Naprawdę. Gorzołka to rzecz ważna. Zbliża się wesele mego syna. Mojego pierworodnego. Bo drugorodnego nie... Nie mogę, bo żona mi nie daje. No zróbcie coś z tym, bo co ja gościom dam? No wodę z rzeczki? Się tak nie godzi. Czekajcie, wleźmy sobie tu z powrotem. Tutaj byliśmy. Czyli tak, tutaj mamy to wszystko wykupione. W sumie nie wiem po co, ale dobra. To możemy wykupić. Kubek możemy wykupić. I talerz możemy wykupić. Dobra. Co tutaj jest? O, simple backpack. Za 1000. A to ja tego nie brałem. Dobra, niech będzie. Słuchajcie, na coś trzeba pieniądz wydać. Dobrze, że go mamy. Tu mamy jakąś kratę. Tu mamy jakieś koło. Jakieś koło. Słuchajcie, czyli mamy już zapas do żuka. Dobrze, będzie dobrze.
Simple Large Pack. Okej, okay, dobra, to też wykupię tego tutaj. I tu w tawernie... Aha, i tu w tawernie mamy to wszystko ogarnięte. No i dobra. Prawidłowo. Okej, okay, teraz zobaczmy, jak to tu by wyglądało. Ciach, ciach, mebelki. Okej, to wszystko mamy, słuchajcie, już ogarnięte. Co tu tak ciemno jest? Strasznie jakoś ciemno. Dobra. Świni dupa znowu wystaje przez ten... Okej, okay, nie ma problemu. To teraz tak, pierwsza zasadnicza kwestia. Bo tutaj... No właśnie, gdzie ja to mogę... Gdzie ja to mogę odblokować? Czekajcie, 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 no. To jest takie... Wszystko żeśmy przelecieli, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że wszystko tutaj przelatywałem. Ale gdzie to? O, jest tutaj! Za 2000 latarnia! Na litość boską! Ależ mnie tutaj oświetlenie będzie kosztowało. Nie to chciałem. Inne. Tutaj. Co mamy? Kłody dwie. 4 skóry. 8 patyków. Dobra. I 4 wełniane nici. Wełniane nici, proszę Państwa, powinniśmy mieć w szwalni. Więc chodźmy tutaj i zobaczmy, jak to wygląda tak naprawdę. Jest. Dobra, to ja wezmę... Czekajcie, ile by tych nici wziąć? Powiedzmy... 4, 12, 16... a wezmę 20. Wezmę 20, niech już... Albo nie, wezmę 16. Na spokojnie. Trzeba się oszczędzać, bo później to będzie problem. Dobra, to byśmy mieli. Teraz idziemy do magazynku i znowu się zablokowałem. Kurczę blade, czekajcie. O, ja się nie nauczę pod tym daszkiem. Naprawdę nie nauczę się pod tym daszkiem. Teraz słuchajcie, co tam dalej było? Były kłody, tak? Były kłody, to weźmy sobie na razie 4 kłody. Do tego patyków to możemy tam nawciskać. Patyki nie są aż takie ciężkie. O, i skórę, tak? Skóra też była. Więc weźmy sobie może, nie wiem, tyle. Coś tam jeszcze? Czy to już będzie tyle? To już będzie tyle, okej. O, to taka duża latarnia. W porządku. Nie ma problemu, to ja mam nawet pomysł, gdzie ją damy. Damy ją przy ulicy. To się z pewnością przyda, słuchajcie. O, albo może, czekajcie, może tutaj przy wejściu do chałupy, nie? Czy jak? Można tak? Tylko żebym ja coś widział. Ale żebym ja coś widział, może tak, o, może tak. Kurde, flak. Ej. No dobrze. Nie denerwujmy się. I może jakoś to obróćmy w drugą mańkę. Dobra. Pyk. No nie no, proszę Państwa. Ile światła tutaj jest. Niesamowite. Nie no, kurczę, powiem wam, czekajcie, zgaśmy to. Nie no, kapitalna sprawa. Kapitalna sprawa, dobra, robimy jeszcze jedną. Ha, słuchajcie. Żyć nie umierać w tym momencie. No, dziękujemy, Render Cube, żeście nam coś takiego zaoferowali. To teraz prosimy o jakieś lampy do domu. Będzie miło. Dobra, tutaj sobie też ustawimy. I pyk. I proszę. I już jest przyjemniej, co? Już jest zdecydowanie przyjemniej. No i tak można działać. W ten sposób można działać, proszę Państwa. Tak, to jest właśnie to, czego ja potrzebowałem. No i tutaj w tym momencie jesteśmy w stanie porozstawiać sobie pochodnie, znaczy, przepraszam, latarnie, nie obrażając tutaj. I będzie fajnie, będzie kapitalna sprawa. Dobra, no to teraz zobaczmy, co jest potrzebne na stojącą pochodnię. Jeden patyk, lniana tkanina, kamień, aha, 3 kamienie i lniana nić. Dobrze, patyki mamy, lnianą tkaninę również mamy, kamienie mamy, no wszystko mamy, my tu jesteśmy bogaci, proszę Państwa. W sumie dobrze, że jest ciemno, bo w tym momencie jesteśmy w stanie sobie popatrzeć na to, jak ile światła dają te różne tutaj systemy oświetleniowe, że się tak wyrażą. Czekajcie, 8 wezmę. O, dychę zostawię, tak? W razie W. Dobra, i ciśniemy do magazynu. Teraz będziemy dalej ogarniać. Tam były kamienie jeszcze potrzebne. Zdaje się 3, ale weźmiemy trochę ciut więcej. O. Nie,
Ale ciut więcej nie oznacza ponad setki. Czekajcie, weźmy może... A, niech będzie 18. Dobra. O, przeciążony. Co tam jeszcze? Czekajcie, bo to będzie można kłody zostawić ewentualnie. Lniana tkanina. Aha, i lniana nić. Może mam tutaj coś. Mam jakieś lniane nici? Tutaj nie. Ale powinienem mieć jeszcze w tym. Powinienem mieć, moi drodzy, jeszcze w... No wiecie gdzie. W szwalni, to jest to słowo. To jest to słowo. Dobra, tyle patyków wystarczy, bo tu nie ma co się przeciążać. I tutaj... No na razie po ciemku trzeba polecieć. Lniana nić, dokładnie tak. Weźmy dychę. Weźmy na razie dyszkę. O, pyk. I chodźmy przed... O, wiecie co? Przed mój domek chodźmy. I zróbmy sobie taką latarenkę. A, to taka jest. I postawmy ją może gdzieś tutaj. O. Pyk. Też nie głupio. Też nie głupio wygląda. Drugą można tutaj dać. I cia. I proszę. I jest. I ładnie. Tu by się coś przydało, żeby, wiecie, nad drzwiami powiesić. No mam nadzieję, że twórcy posłuchają i wprowadzą tutaj jakieś takie, wiecie, takie pochodnie wiszące, albo naścienne, albo tak jak te latarnie tam drogowe, które żeśmy postawili. Ale powiem szczerze, że to całkiem fajnie wygląda. No, jeszcze dwa paliki z czaszkami, można żyć, słuchajcie, można żyć. Dobra, to byśmy mieli, to teraz się prześpimy. Aha, moja żona od prawej tym razem. Okej. Dobra. Wstał dzień. Skoro my mamy pochodnie, to może innym zapewnijmy jakieś inne atrakcje. Powiedzmy ławeczki, o, coś takiego by się zdecydowanie przydało. Tutaj można jakieś stoły postawić. No, zaraz będziemy działać, słuchajcie, zaraz będziemy działać, zobaczmy. Drewniana ławka, a to jest stół. I tutaj, o kurcze blade, 10 kłód na stół? Co wy żeście ludzie oszaleni? To 10 kłód to się na szkielet budynku daje. No nie, 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 to do zmiany zdecydowanie. Dobra, teraz tak, jak my tutaj jesteśmy przeciążeni... Aha, 30 kilosów. No bo niepotrzebnie kamień brałem. Znaczy nie wiem, no potrzebnie, ale... Włóżmy go tutaj z powrotem. Pyk, 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 pyk. To co niepotrzebne, to wiecie. Pyk, 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 pyk. I jest gites. No i ta skóra też mnie trochę przeciąża. Dobra, teraz można działać. Czyli w sumie potrzebowałbym 16 kłód, tak? To może stamtąd wezmę 16 kłód, proszę państwa. A czy kłody jakieś są? Dobra, pięknie. Kłody są, to weźmy sobie 16, ciach, bo to i tak nas przeciąża. No i trzeba tam dojść. No i zaraz zobaczymy, jak tutaj możemy sobie jakoś fajnie tę gospodę zagospodarować. Zróbmy może najpierw ławkę. Zróbmy najpierw ławeczkę. Drewniana ławka. Aha, to takie rzeczy. No to spokojnie, to może chwila, bo tego nie przewidziałem. Co tutaj jeszcze jest? Prosty drewniany stołek, to jest stół. Okej? Aha, czyli skoro to w taki sposób wygląda... Nie, no to wiecie co, to czekajcie. No dobrze, niech i tak będzie. Drewniana ławka, niech sobie tutaj stanie. Będzie... W ten sposób. Teraz do tego dostawimy stół. Aha, ale panie, co tam? Aha, czyli ławka go blokuje, jak rozumiem. Tak, ławka go blokuje, to pyk, coś takiego. Okej. I jeszcze jedną ławkę taką do siedzenia. Czyli 6 kłód potrzebuję. Trzeba przyznać, że drogie to jest. Tak obiektywnie rzecz ujmując, jest to drogie, ale... Można to sobie rozłożyć w czasie. Zakładam... tutaj i biorę pod uwagę ludzi, którzy
dopiero zaczęli bądź zaczną rozgrywkę i nie mają zbyt dużo domów, no to tak, to można sobie to rozłożyć w czasie. Ja tutaj teraz potrzebuję to obrócić. I jakoś spróbujemy to ustawić, tak żeby wiecie, żeby było fajnie. O, i jak najbliżej stołu. I pyk. I proszę bardzo, i mamy to, słuchajcie. I to już zaczyna wyglądać, słuchajcie. Mamy ogródek. Mamy ogródek, taki letni ogródek, proszę państwa, gdzie można sobie usiąść, napić się zupy chmielowej, gdzie można zjeść zupę kapuścianą, kremową, znaczy się, na super bąki. No i od drugiej strony to też można dokładnie tak samo zrobić. Idzie moje zombie tam, nie? Jedno z wielu. Ingryda, ty dorośniesz kiedyś, czy ty tak będziesz tak cały czas chodziła tutaj po tej wsi, jakbyś chciała, a nie mogła? Ja się ciebie boję, poważnie. Ja się ciebie boję. Dobra, co my tam dalej mamy z mebelków? Nie to chciałem, to chciałem i pyk. I tutaj mamy 100, taki... Wiecie co, może to jest 100? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Ale weźmy sobie w takim wypadku więcej kłód. Może też weźmiemy 16? Skoro to w ten sposób działa, to spróbujmy tak. Pyk, 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 pyk. Albo 15, wiecie, to szybciej dojdę. Jakkolwiek to brzmi. I chodźmy do jakiegoś domku, który ma płotek. Tam są takie domki, bo te tutaj jeszcze nie mają. To jeszcze nie jest zakończone. Kuźwa, naprawdę, kolejna Ingryda? Dziecko drogie. Ale ja pierdzielę, normalnie. Mały Harry Potter. Jak ona to zrobiła? Ja to nie wiem, jak ona... To, nie, aż sprawdzę, słuchajcie. Mamy dwie Ingrydy w wiosce? Ingryda? Nie, jedna jest. Jak ona to zrobiła, skubana? Nie, bez kitu. Kurczę, nie, to jakaś masakra jest z tym dzieckiem. I powiedzcie, że ja mam się nie bać, nie? Czegoś takiego. To jest po prostu niesamowite. Dobra. Nie, teraz nie będę mógł zasnąć, bo ja to w środku nocy nagrywam, kuźwa, teraz będę o tym myślał. Dobra, weźmy sobie, co to... Aha, to jest taki stołek. Okej, czyli to jest do siedzenia. No można, no czemu by nie? To tutaj... Ale wiecie co? Nie, no bo tu ja bym chciał ławeczkę jakoś. O, to mam pomysł. To tutaj postawmy sobie ławeczkę. Drewniana ławka. Pyk. Do tego możemy dostawić stół. Załóżmy. Aha, już nie możemy. A to jest prosty drewniany stołek. Czyli to jest wszystko do siedzenia, tak? Wszystko do siedzenia. Jasne. A coś w pułapkach, bo tu widzę, że chyba ikona się zmieniła? Niekoniecznie. A ogniska? Niekoniecznie. Dobra, to trzeba lecieć po kłody znowu. Trzeba lecieć ponownie po kłody. No dzisiaj taki, wiecie, odcineczek bardziej pokazowy, żeby coś tam porobić. Szkoda, że nie mogę sobie narobić takich różnych mebelków i wstawić, znaczy w ekwipunku to mieć, nie? Patyki raczej nie są tutaj potrzebne, więc je od razu wyrzucę. Może więcej kłód będę mógł zabrać. Kto wie? Dobra, pyk, 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 pyk. 11. Ciach. A, przegiąłem pałę. Dobra, to czekajcie, to zróbmy to, no, żeby było 16. Tam widzę, że bardziej parzyście to wszystko idzie, więc zróbmy w taki oto właśnie sposób. No i trzeba się tam doczłapać. Aha, dach już rozdupcony. Pięknie, pięknie. Świnie jakieś takie trochę grubsze mi się wydają. Nie wiem, czy one tak dobrze się tutaj u nas czują, czy o co chodzi, czy jak. Jakaś taka grubsza ta świnia jest. No ale okej. Prawidłowo, no jeżeli tylko się dobrze czuje, jest nakarmiona i szczęśliwa, zresztą widać, że szczęśliwa, bo jak sobie fajnie skakała. Wooden table. I postawmy to tutaj. I co? No, ale to daleko jest. Kurczę, dobra, pyk.
No i mamy to. Możemy tu usiąść w ogóle? Aha, my nie. My nie możemy. A to teraz w takim wypadeczku to ja bym chciał, proszę państwa, postawić sobie już ten stołek, nie? Stołeczek. Tylko, że w drugą mańkę. Obróć się, panie, do stołu. Aha, czyli tutaj trzeba zrobić miejsce dla ludka, nie? Dobra, jeden jest, a na drugim mi chyba nie wystarczy. No, Rachel, dwóch kłód zabrakło. To lecę jeszcze po dwie kłody. Akurat dwie kłody to tutaj się nie przeciążymy za bardzo. Nie powinniśmy bynajmniej. Wszystko jest oczywiście możliwe, ale nie zakładam, że tak będzie. No dobra, kłody, 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 dwie kłody, pyk, ciach. I biegniemy w drugą mańkę. Ja się nalatam z tym wszystkim. Dobra, tutaj będzie tak i tutaj będzie stołek. Obróć się już od razu. Ciekawe, czy na kamieniu go mogę postawić. Mógłbym. Na kamieniu, ale to bez przesady. No, już prawie, no, już, op. Czy ja mam przy sobie kilof? Nie, oczywiście, ale tego się chyba nie da rozwalić. No tak czy inaczej, proszę państwa, tak to oto się prezentuje. Nie wiem, co państwo na to. No i tutaj też by się przydała jakaś latarenka, czy cokolwiek. O, gdzieś może tu, słuchajcie, latarnię postawić. Będzie, myślę, fajnie wyglądało. To czekajcie, to ciśniemy z powrotem, nie? Zaraz tam sobie pozbieramy te wszystkie. Jedna latarenka. Taka jedna latarenka. Myślę, że będzie fajnie. Dobra, i przypomnijmy sobie, co my tutaj potrzebowaliśmy. Taką latarnię, nie? Dwie kłody, cztery skóry, osiem patyków i cztery wełniane nici. I nici z tego wszystkiego mamy. Natomiast tak, dwie kłody, pyk. Weźmy tutaj trochę patyków, weźmy trochę skór. Ciach, ciach, ciach i ciach. No. I ciśniemy tam postawić jeszcze im latarnię. Mam nadzieję, że to wpływa na ich zadowolenie, bo jeżeli nie... Nie, bo chciałem powiedzieć, to nie wiem, po co wydaję te wszystkie surowce, ale w sumie po pierwsze, to z jednej strony mam ich i tak od groma. Na coś trzeba wydawać. A po drugie, to ładniej to będzie wyglądać. No, tylko teraz właśnie. Czy to będzie prosto? Czy ty jesteś prosto? To by się... może w ten sposób jakoś tutaj stanę. Wtedy to na pewno będzie prosto, bo będę przynajmniej widział, jak to stawiam. I już prawie. I pyk. No i zobacz. Nie, no super, kurczę, fajnie to wygląda. Później w nocy, jak to tutaj zacznie się świecić, to... No to myślę, że tam dojdzie tam mniej więcej gdzieś dotąd to światło. Tak, żeby i tutaj oświetliło wszystko, nie? Byłoby miło. No i dobra. No i to mamy załatwione. Aha, zjeść by wypadało, proszę państwa. Zjeść by wypadało. No dobrze. Magazyn jedzonka. Zobaczmy, ile nam się tam popsuło. O, tu mamy buroka na 25. To wezmę sobie, tak nie wiem. Aż 10 na razie. Zjedzmy oczywiście. Pyk, 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 pyk. Dobra, chwilowo mu to wystarczy. I trzeba się jeszcze napić. O, twórcy mogliby jeszcze zrobić jakąś studnię. Coś takiego. No przecież na... Ja wiem, że rzeczka rzeczką, no ale przecież... Nie wszyscy muszą budować się nad rzeką, prawda? A posiadanie studni... To przecież w wioskach były studnie. No i dobrze, no. No i mamy to. Tutaj to można byłoby po prostu zrobić najzwyklejszy w świecie taki stołek. O takie coś, nie? Bez żadnych tam fikumiku i tak dalej stoły, tylko po prostu taki prosty drewniany stołek. No nie wszyscy muszą mieć przecież ławki. Prawda? Żeby jakaś po prostu różnorodność była. Co my tutaj? Jedna kłoda. O, to mogę zrobić kilka takich stołków, to pewnie to wezmę tak, nie wiem, za cztery kłody. O ile się tam zaraz nie przeciążę, ale nie powinienem. Pyk, ciach.
Okej. I biegniemy w drugą stronę. A się dzisiaj nabiegam. A, cie, kurczę, się dzisiaj nabiegam. Niesamowite. Dobra. I teraz tak. I teraz tutaj pyk. I to zrobimy ciach. I tu zrobimy... O. I sobie ktoś może wyjść z domku. Usiąść sobie. O, mogę nawet zrobić drugi taki stołek. Bo być może małżeństwo będzie chciało wyjść, nie? I razem tu sobie posiedzieć. O, ciach. Proszę, dwa takie stołeczki, proste bardzo. Ale być może akurat będą szczęśliwi z tego tytułu. Tu powiedzmy, że jakaś bogatsza rodzina, no to ma ławkę, stół i tak dalej. A tym tutaj to ja nie wiem, co bym miał zrobić. To jeszcze jest trochę za mało tych mebelków. No już jest progres, ale jeszcze więcej. Więcej, panie. Dobra, tutaj mamy, załóżmy... Nie, tutaj to wiecie co, to może ja bym zrobił też taką latarenkę, bo mógłbym ją wcisnąć tu. To jest akurat dla niej miejsce. Ale jeszcze pokombinujemy, proszę państwa. Może wy macie jakieś pomysły? Słuchajcie, mnie się najbardziej podoba, że tutaj będzie droga oświetlona, bo no, to, o to mi chodziło. O to mi właśnie między innymi chodziło. Także wy piszcie w komentarzach, co myślicie, dawajcie jakieś propozycje. Łapki w górę oczywiście, tak, jak najbardziej. I komentarze, to już mówiłem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.